Witajcie na kanale Mega Disco.pl. A ze mną jest dzisiaj Nadia i Wiktor. Dobra, a przed nami, słuchajcie, kolejny challenge. Zrobimy takie wyzwanie, sprawdzimy, komu lepiej pójdzie łowienie pysznych lentylków albo tiktaków jabłkowych. A co wolicie, tiktaki czy lentylki, co? Tiktaki jabłkowe. Tiktaki? No to już wiem, co będzie pierwsze łowione. A mięta jedle. Serio, nie lubicie miętowych? Nie, przecież są dobre miętowe. Okej, moi drodzy, zaczynamy, słuchajcie, od lentylków. Miały być tiktaki, ale będą lentylki. O, dobra, udało się je otworzyć bez problemu. I proszę, ale one duże, ja się spodziewałam, że będą takie wielkie. Ale wielkie lentylki. Który kolor wam się najbardziej podoba, co? No, który? Różowy, Wiktor, bierzesz? Wiktor, od razu śmiało różowy, bo smakował mi się ten niebieski podoba. A tobie, Nadia? Zielony, no dobra, każdy wybrał swój ulubiony i co, dobra? Oj! Masło, nowe rządy. Z masłem orzechowym w środku, pycha, bardzo dobre są. Okej, to teraz czas jeszcze na nasze narzędzia, czyli na słomki. Proszę, Nadia, pierwsza sobie wybieraj słomkę, jaką chcesz, jaki kolor bierzesz. Co? Zielony. Zielony, okej, Nadia wzięła zielony. A Wiktor, który? Też zielony? Tak. To wy tak widzę, zgodnie wybraliście ten kolor, tylko ja się wyłamałam i wzięłam niebieski. Okej, zaraz sprawdzimy, słuchajcie, czy uda nam się podnieść nasze lentylki, bo powiem wam, że one są troszkę ciężkie. To co, próbujemy? Tak. No, sprawdzamy dalej, uwaga. Testujemy. Kolejna! Udało się nareszcie! Wam to idzie znacznie lepiej niż mi. Ja już 3 zabrałem. No dobra, to zaraz robimy, słuchajcie, kolejną rundę. Zaczynamy prawdziwe starcie, ale tym razem na czas. No dobra, to słuchajcie, zaczynamy wyścig. Przez minutę będziemy się ścigać, zobaczymy, kto uzbiera więcej lentylków. Uwaga, start! Jest chociaż pierwszy. Wiktor kupi lentylki. Słuchajcie, zostało 20 sekund. Ja mam 4, bo jeden nie spadnie. Nadia wygrywa. Koniec! Rzeczywiście, Wiktor ma rację, koniec naszej konkurencji, czas minął. Trzeba podliczyć nasze lentylki. Podliczamy, słuchajcie, ile macie lentylków? 2, 3, 5, 6, ja mam 7. Ja mam 6. No dobra, a Nadia? Nadia chyba jest zwycięzcą? 4, 6, 8. No jasne, Nadia wygrała, zebrała najwięcej lentylków już w pierwszej rundzie. No pewnie. Nie, ja nie chcę, ja chcę wypuścić zielonego. To teraz słuchajcie, trzeba spróbować i zobaczyć, czy uda nam się wyłowić takie lentylki za pomocą dwóch słomek na raz, czyli jakby dwa lentylki od razu. Proszę, kto pierwszy spróbuje? Dacie radę, Nadia? Nadia, już widzę, śmiało przytrzymaj sobie, wiesz, te słomki. Bo chyba inaczej nie da rady. No, spróbuj dalej, Nadia. A Wiktora, ty? Czarny i czarny. Mhm. Nadia, robisz, bo ja też nie mogę tych dwóch wyciągnąć. A Nadia, już ile? 4 wyciągnęłaś? 3. Wow. Ja 0, a ty Agata? Mhm, też 0. A nie, ja 2. Ja 2. O, teraz się udało, wreszcie wyciągnęłam 2! Słuchajcie, idzie tam coraz lepiej, ale
Nadal powoli. A ja mam tylko dwa. Kolejne dwa wyciągnęłam! Okej, okay, słuchajcie, to teraz robimy tak. Wiktor, łowisz tylko czerwone lentylki. Mhm. Nadia, tylko które chcesz? Niebieskie? Tak. Tylko niebieskie, a ja łowię tylko żółte. Mamy na wszystko minutę i zobaczymy, kto wygra. Trzy, dwa, jeden i start! Ja nie jem. No to łów, Wiktor, szybko! Dobra, uwaga i koniec czasu! Minuta minęła! Przegrywa! Serio? To ja, słuchajcie, wyciągnęłam ich najwięcej. Mam aż 2, 4, 6, 7 lentylków! Dobra, to przyszła pora na... Na witaki! Pewnie! Słuchajcie, to mi pomóżcie je teraz może wysypać, wysypiemy. Które lepsze, miętowe czy jabłko i... Jabłko! Taki miks jabłkowy właściwie. Wszystkie wysypałeś, Wiktor? A ja też. Co? Ja wszystkie wysypałam. Nie, to też? Nadia, no pomóż nam dalej, wysypuj tiktaki. No, wszystkie wysypcie, pewnie, że tak. Ale pachnie ładnie tymi tiktakami teraz. Słuchajcie, ale ja jak... będę łowił kolejatka. Nie, słuchajcie, w naszej konkurencji będzie chodziło o to, aby pozbyć się jak największej liczby wszystkich tiktaków. Dobra, moi drodzy, to teraz ostatnia runda i w niej chodzi o to, aby pozbyć się wszystkich tiktaków z talerza, a ten, kto uzbiera ich najwięcej, zostaje zwycięzcą. To gotowi? Ja. Tak? No to słuchajcie, 3, 2, 1 i start! Nie mam tiktak. O nie, Nadia, nie do moich tiktaków! Babci, 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 to jest pierwsze. Nie ciągnijcie tiktaka przez słońce. Nie. Nawet same jabłka bierze. Ja? Przepraszam. Zbieraj białe, a nie Nadia. Bierze te, które mi się zbierają. I spadł jeden. Trudno, Wiktor, zbieraj kolejne. Wiecie co? Tych tiktaków to jest tak dużo, że to graniczy z cudem, żeby wyjąć wszystkie. Zobaczcie, nam się już udało ich uzbierać sporo, ale normalnie aż czuć mięśnie od tego, że po prostu, że trzeba tak dużo powietrza zastać, żeby wyjąć te tiktaki. Tu Wiktor i Nadia dzielnie walczą, ale słuchajcie, naprawdę już jest trudno. Nie wiem, czy dotrwamy do końca z tymi tiktakami. Słuchajcie, łowiliśmy i lentylki, i tiktaki za pomocą słomek. Wcale nie jest takie proste, jak się wydaje i trzeba do tego mieć przede wszystkim dużo siły. Ale w naszej ostatniej kategorii, w naszej ostatniej rundzie z tiktakami, zwycięzcą została Nadia! Uzbierała aż 44 tiktaki. No dobra, to jeśli, słuchajcie, taki odcinek Wam się spodobał, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. No i widzimy się w następnych odcinkach. Pa! Pa! Tiktaki pozdrawiają! Pa, 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 pa.